Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zanim przejdę do tej wspaniałej, genialnej partii, naprawdę gra niesamowita Aleksieja Szyrowa, wspaniałego arcymistrza, który kończy lat 49 i dobija do rankingu 2700, przechodzi drugą młodość szachową, to chciałbym na wstępie jeszcze nieco zareklamować nowy kanał na YouTube, który otworzyłem pod nazwą Chess Memories, na którym będę umieszczał troszeczkę historii szachów, mianowicie będą to mecze o mistrzostwach świata, będą to przekazywane partie, pokazywane partie, ale nie w sposób mówiony, troszkę w innym charakterze. No jestem ciekawy, jaki będzie wasz feedback, piszcie w komentarzu, co sądzicie, będzie mi to ułatwiało modyfikacje, ewentualnie coś tam jeszcze, żeby dopracować w tym kanale. W każdym razie wszystkie informacje będą w opisie i w komentarzu, a tymczasem zapraszam was do naprawdę fascynującej gry tego jakże agresywnego zawodnika, jakim jest Aleksiej Szyrow. Moi drodzy, partia pochodzi z drużynowych mistrzostw Europy. No i tutaj białe rozpoczęły ruchem E4. Jego przeciwnikiem jest Viktor Erdos, węgierski szachista. Tutaj partia właśnie pochodzi z meczu Hiszpania-Węgry. Posunięcie E5, skoczek na F3, skoczek C6, goniec zagrywa na B5. No jak żeby mogło być inaczej, jak nie partia hiszpańska grana przez hiszpańskiego zawodnika, aczkolwiek Szyrow pochodzi z Rygi, jest Łotyszem, no ale przeprowadził się, ma też obywatelstwo właśnie hiszpańskie. Posunięcie A6, tutaj goniec zagrywa na A4, białe nie wybierają wariantu z biciem na C6, co oczywiście jest zrozumiałe dla agresywnego zawodnika. Trzeba najpierw zamieszać na szachownicy, a potem wykorzystać swoją największą siłę, czyli agresywną grę. Skoczek na F6 z atakiem na pionka, roszada. No i teraz jeżeli czarne tutaj by zbiły pionka na E4, to jest typowy wariant, który się gra bardzo też często, potem gramy D4, gramy wieża E1, z atakiem na centrum, rozbijamy centrum. To są takie jedne z wariantów w Hiszpance. Jednakże czarne zagrały goniec E7, wieża E1, posunięcie B5, no goniec B3 trzeba zagrać. Tutaj celem czarnych na pewno jest skoczkiem wymiana tego gońca, tylko nie jest takie teraz proste, bo jakbyśmy zagrali na A5, to byśmy stracili tutaj pionka, trzeba bardzo uważać. Dlatego jest zagranie D6 i to już daje możliwość tutaj, żeby skoczkiem zagrać na A5. No ale dzięki temu tutaj białe zdążyły, no to jest teoria debiutów oczywiście. C3 jest ruchem, który chowa za chwilę gońca w razie tutaj wypadu skoczka. Po posunięciu pod tytułem roszada u czarnych nastąpił ruch H3, bardzo przydatne posunięcie, które ogranicza gońca przede wszystkim. Wieża zagrywa na E8, posunięcie D4, normalna rzecz, atakujemy centrum. To jest wszystko w fazie debiutowej, wariantowej, to jest wszystko całkiem normalne. Goniec zagrywa na B7 i teraz białe zagrywają skoczek G5. Wykorzystujemy fakt, że dwie figury mogą uderzyć w słaby punkt F7, tylko to też nie jest coś takiego, że tu jest jakaś wielka groźba dla czarnych, no bo wieża zagrywa na F8 i skoczek wraca na F3. To jest takie zagranie, no bo tutaj wieża zagrywa znowu na E8. Widzimy, że tak naprawdę białe jakby chciały, no to by chyba miały tutaj remis w kieszeni, no ale to nie jest w naturze tego fantastycznego arcymistrza, żeby remisować od razu partię. No chyba że w drużynówce byłaby taka potrzeba i taka okazja, no to na pewno by się tak wydarzyło. Szyrow zagrywa teraz posunięcie A3. No taki ruch mi się bardzo podoba, ten goniec tutaj może wrócić na A2 i kontrolować świetnie diagonale. Posunięcie H6, widzimy, że już czarne mają dosyć skoczka na G5, goniec zagrywa na A2. I ktoś by powiedział, no ale zaraz, przecież te figury jeszcze nie zostały wyprowadzone, a przecież szachuś uczył, żeby figury wyprowadzać jak najszybciej. I zgoda, tylko że no to jest taki typ wariantu, gdzie widzicie, że goniec stoi w miejscu, ale on już gra, no został tylko skoczek, a nie jest jakaś tam super groźba ze strony czarnych dla białych, że te figury muszą szybko wychodzić i atakować. W tej sytuacji goniec zagrywa na F8 i posunięcie D5. No i pozycja nabrała charakteru zamkniętego i teraz skoczek czmycha na B8, wiadomo, odbija się tutaj lepiej na pole D7 i posunięcie C4. Bardzo ciekawy ruch, głównie chodzi o to, aby skoczka wstawić na pole C3. Posunięcie C6 i Szyrow zagrywa właśnie skoczkiem. Ruch A3 się bardzo przydaje, bo nie ma ruchu B4. No i tutaj sytuacja w centrum nieco się luzuje. Mianowicie czarne wybiły na C4, goniec wybija na C4, przepraszam najmocniej, tu goniec nie wybił na C4, tutaj nastąpiło wtrącenie. Najpierw wybicie na C6, no i co jest ciekawe, wybił tutaj goniec. No, skoczek oczywiście też mógłby wybić i to nie byłoby absolutnie złe, to byłoby bardzo normalne, ale przypuszczam, że czarne chciały w tej sytuacji bardziej wziąć pod kontrolę punkt d5. Goniec zbił na c4, hetman zagrał na c7 i teraz, moi drodzy, tutaj białe grają skoczkiem na h4. Skoczek na bandę. No właśnie, o co tutaj tak naprawdę chodzi? Szyrow jest takim człowiekiem, no, z takim pięknym charakterem dla szachów, bym powiedział, agresywnym charakterem szachowym, dlatego że próbuje od razu tutaj już przeciwnika atakować, szuka swojej szansy nawet w takiej zwykłej pozycyjce, jaką jest ta pozycja tak naprawdę. No i jak tutaj się teraz, moi drodzy, zachować? Otóż goniec zagrywa na d7. Widzimy prostą opcję, figura broni pola f5, nie pozwala za bardzo skoczkowi zagrać. Znaczy skoczek zagrać może, ale zostanie potraktowany od razu zbiciem. No i teraz teraz właśnie, moi drodzy, białe zagrywają ruch, który jest dla mnie totalnie kosmiczny. Niezwykle intuicyjnie, świetnie zagrał tutaj Szyrow. Ja tylko jeszcze przed tym kluczowym posunięciem wskażę, dlaczego by nie zagrać gońcem na d5? To jest całkiem dobre zagranie i na przykład po wybiciu skoczek by wybił świetny skoczek na d5. Tak naprawdę można fajnie potem komponować gońca czarnopolowego przy białym pionku, jakieś b4, wieża c1. Proste, myślę, że plany dla białych, no ale Szyrow to jest Szyrow, moi drodzy. Kto zgadnie, jakie to posunięcia, proponuję zatrzymać materiał i spróbować chociaż zgadnąć. Nie mówię, że trzeba tutaj przemyśleć plan, bo to jest naprawdę trudne. Uwaga, skoczek d5. Skoczek d5. Łapię się za głowę i myślę, o co tutaj chodzi. No przecież czarne zbijają figurę za darmo. Tak też się w partii stało. Tak partia była grana. Moi drodzy, w tej sytuacji Szyrow zbił na f6. Ma czystą figurę mniej, żadnego pionka więcej. No i jedyne, co uzyskał, to troszeczkę rozbił pozycję króla, ale widzimy, goniec tutaj też tego króla kontroluje. I to nie przeszkadzało białym, żeby poświęcić tak po prostu figurę. To naprawdę jest wielki akt odwagi szachowej. Tutaj hetman zagrał na h5. No to widzimy teraz, że skoczek, hetman, goniec, trzy figury blisko króla. Teoretycznie coś powinno się dziać, ale pamiętajmy, że tu gońce są po diagonali też na straży, więc to nie jest naprawdę takie łatwe. Posunięcie f5. No i w takiej pozycji, gdy przeciwnik nas zaczyna cisnąć, no to z reguły jest tak, że ta strona broniąca się szuka jakiejś alternatywy i też próbuje coś oddać. Tak też się dzieje w tym przypadku, bo tutaj zwyczajnie no, może zginąć pionek. Tylko że sprawdźmy, co by było, jakby czarne zagrały subtelne posunięcie królem na h7. No właśnie. Bardzo ciekawy motyw. Od razu powiem, że tutaj głównie chodzi o to, żeby tym hetmanem spróbować dobrać się do pionka. I tutaj bardzo ciekawym ruchem byłoby zagranie b3. Odciągnięcie troszeczkę hetmana. Jeżeli hetman zagrałby na e6 z obroną pionka, to skoczek wskakuje na f5 i robi się piekielnie gorąco, bo hetman nie może zbić skoczka. Znaczy może, ale przegra od razu. No i w tej sytuacji tutaj jakby hetman zbił na b3, wieżą wskakujemy stępem. To jest właśnie ten cały motyw, żeby wejść wieżą stępem. I po hetman c4 z powrotem, wieża g3. Już teraz widać, że cztery figury tutaj okupują króla i jak dalej mogłoby nastąpić? Tutaj z zimną krwią trzeba by było zagrać skoczek na c6 i pogodzić się z wariantem remisowym, bo tutaj nie ma za bardzo jak naprawdę ugryźć przeciwnika. Tutaj jedyne, co mogłoby nastąpić, to goniec h6, czyli poświęcenie kolejnej figury i znowu skoczek f5, goniec na f5, i hetman zbija na f5. Po król h8 jest bicie na f6, król h7, hetman f5 i tutaj partia by się skończyła remisem. Nie ma tutaj opcji, żeby wygrać to białymi. Także naprawdę bardzo ciekawie to wszystko się zapowiada. Tutaj, jak już wspomniałem, czarne zagrały posunięcie f5. Jak grać czarnymi dalej? Tutaj silnik podpowiada, aby pionkiem zbić na f5. No dobra, silnik podpowiada, a my jesteśmy no nie silnikami, więc musimy grać inaczej. Szyrow postanowił od razu zbić na h6. To też jest dobre posunięcie. Tutaj leciutka przewaga mimo wszystko jest po stronie białych. Goniec zbił na h6, hetman h6 i posunięcie f4. No, jest to ruch, który można powiedzieć tak ładnie broni tutaj skrzydła królewskiego, bo nie pozwala wejść wieży na e3, na g3 przede wszystkim. No i ten hetman za chwilę wraca na e6 i jak białe mają dalej sobie radzić? Białe mają figurę mniej, a czarnym wystarczy jeden ruch, żeby spokojnie, naturalnie wyprowadzić skoczka i jakoś tutaj ustabilizować swoje siły. Szyrow nie daje tutaj wytchnienia przeciwnikowi, zagrywa oczywiście skoczek f5, grożąc matem, więc zbić trzeba, to jest ruch wymuszony, pionek zbija i pojawia się kolejna groźba f6, hetman g7. No więc czarne grają w tym momencie f6, jedyne słuszne posunięcie czarnych. No i hetman teraz daje tutaj subtelnego szacha, król f8, jakże to piękne posunięcie, które no, jest ruchem, który zagrać no, trzeba przede wszystkim w tym momencie. Hetman zbija pionka, hetman f7, no i zbijamy pionka. Tak naprawdę ten atak na króla się skończył, bo widzimy, że hetman tutaj zdążył do obrony, figura więcej została, ale problem czarnych polega na tym, że sporo pionków mają białe. I to jest ten duży plus. Moi drodzy, hetman zagrał na e7 z opcją wymiany. Co robi Szyrow? W pewnym momencie trzeba powiedzieć pas, jeśli chodzi o atak i ocenić sytuację końcową po tym całym zamieszaniu. Wieża zagrywa na d1, wymieniły się hetmany. Widzimy końcówka. Troszkę dużo pionków mają białe, to jest duży atut, no ale figura to figura. Tylko że skoczek jeszcze nie może wyjść w tym momencie. Także tutaj naprawdę to wygląda i jest grane w sposób arcymistrzowski. No wiadomo, arcymistrzowie grają po arcymistrzowsku. Wieża A7, no i teraz posunięcie niezwykle potrzebne. Bo jeżeli mamy tyle pionów, to należy je spróbować jakoś tak ustabilizować, przegrupować, żeby ta siła pionów była większa. No i tak robi Szyrow. G4. Moi drodzy, po tym G4 już widać, że te pionki są wolne i one mają szansę tutaj powodzenia. Oczywiście jak będzie bicie w przylocie, to bijemy FG i dalej te pionki są wolne. W tej sytuacji wieża zagrała na H7, no król G2 jest ruchem obowiązkowym, aby bronić pionka, skoczek na D7 i posunięcie B4. Szyrow ogranicza zwyczajnie skoczka. Dlaczego by nie? Tutaj też zastanawiam się, dlaczego na przykład białe nie zbiły pionka. Powiem w ten sposób. Bardziej tutaj białe interesuje rozwój pionków na skrzydle królewskim i siła wieżyczek niż pionek A6. Tak po prostu. Wieża zagrywa na C8, wieża E na D1, wieża C7 z obroną skoczka. No i zaczyna się tutaj, moi drodzy, teraz piękne Eldorado białych, mianowicie G5. Posunięcie G5, pionek idzie do ataku. Posunięcie E4, próba skontrowania, G6 na wieżę, wieża G7. Robi się powoli ciasno, pionki nabierają tutaj dużej siły. Jak grać dalej w tej sytuacji? Otóż, na pewno wzięcie piona nie byłoby złe, byłoby nawet dobre. Tylko Szyrow ma swoją koncepcję i to mi się podoba, że on nawet jak gra źle, znaczy źle, mało poprawnie, to ma swoją koncepcję i się jej trzyma. Tylko że ruch w partii jest równie silny. On nie gra tutaj słabych posunięć, moi drodzy. H4. Prosty plan. Autostrada się tutaj otworzyła, więc ten pionek zaczyna zasuwać. Skoczek na E5, no i H5. Wzmocnienie. G6 przede wszystkim, jeszcze bardziej, no ale pionek ma prostą drogę. Skoczek na D3. Przerwał komunikację dwóm wieżom. Lecz na to białe nie reagują kompletnie i grają H6. Wieża z G na... Przepraszam, nie na G8, z G na D7 z próbą wymiany. Na co Szyrow? Zgoda. Wymieniamy wszystko do końca i posunięcie H7. Zobaczcie, pionek jak zawędrował błyskawicznie na pole H7. Dzięki temu jest już opcja do robienia hetmana i wypromowania piona. No i król zagrywa na G7. Moi drodzy, zatrzymajmy sobie na chwilę materiał i spróbujmy znaleźć drogę do zwycięstwa białymi, bo to jest już partia totalnie wygrana, tylko trzeba jeszcze wiedzieć jak. Otóż posunięcie F6, bardzo dobry ruch, nie można zbić, bo dorobienie hetmana, prosta sprawa. Król musi zagrać na H8 i ostatnie posunięcie, które daje proste zwycięstwo. Jest to ruch wieża H1. Po ruchu F3 i król G3 czarne poddały się, po prostu się poddały. Jest prosta groźba nie do odparcia, mianowicie G7, no bo jakby tutaj na przykład czarne zagrały skoczkiem, gramy G7, wieża musi się wymienić i dorobienie hetmana. No cóż mogę powiedzieć, piękna partia Szyrowa, bardzo odważna i tyle w temacie, moi drodzy. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć.